proszę dzisiaj. Myszkę oraz misia. Bawmy się. Czemu nie? Co tam u was dzieci? Jak tam wam? Leci! Jeszcze raz. Proszę was. Na zabawę czas. W tym niebieskim domu. Księżyc łap z balkonu. Kuchnia tu. Pan na to. Strych doceniam szczerze. I w poduszkach pierze. Tutaj nie. Każdy się. Nie zanudzi się. Czeka tutaj na was nasz niebieski dom. Świetna w nim zabawa, pora zacząć ją. Drzwi otwarte. No to byś śmiało mógł tu wejść. Królika Kajla! Już dziś. Niedźwiedź w dużym niebieskim domu. Woda, wszędzie woda. O, cześć! To wy, w samą porę. Miło was widzieć. Proszę, wejdźcie. Poczekajcie. Co tak pachnie? O, to wy. Pachniecie tak ładnie. Co to za zapach? Może właśnie wstaliście? To zapach już właśnie wstaje. A może tak zawsze pachniecie? I butelka mleka. O, to chyba Ojo. Z nią zawsze jest bardzo śmiesznie. O. Pływać, pływać, dubidu, dubidu. W żagle wiatr! W żagle wiatr! A to ciekawe. Co ona odstawia? Hej, Ojo, co porabiasz? Jak to co? Żegluję. O, Ojo, żeglarz. Właśnie. A ten stoliczek? Nie. To nie jest stoliczek, misiu. Ja udaję. A, jasne. Ojo tylko udaje. Tak, to jest moja łódka. O, rozumiem. Więc ten stolik jest twoją żaglówką. To ta miotła jest masztem, a koszula żaglem. Widać już ląd! Misiu! Tak, Ojo? Ty stoisz w wodzie. O, przepraszam, stoję w wodzie. Tak lepiej. I już żeglujemy. To ja. Cześć, misiu! Cześć, Ojo! Cześć, Pipipo! O, wydry za burtą! Ratujcie je! Pipop! Jesteśmy w wodzie! A, rozumiem! Ojo żegluje! Możemy wejść na pokład, kapitanie! Pozwalam! Wchodźcie! Na pokładzie trochę ciasno. Witam majtków na pokładzie! Jejku, płyniemy! Tak jest, misiu! Widzicie to już? Dokoła niebieskość wody. Patrzcie, fale! Fale! I rybka pływa sobie w wodzie. Patrz, rybka! I świeci nam jasne słonko. Ojej, słonko, fale i rybki. Ja lubię wodę. I my wszyscy. Pa, misiu. Dokąd idziecie? Płyniemy. Pływać, ja będę. Dobry wiatr. Chyba mogę tu stać. Woda była na niby. A więc tak, zanim przyszliście, Ojo i ja bawiliśmy się wodą. O, woda. To ciekawe. Dlaczego jest mokra? I dlaczego się ją pije? I dlaczego jest taka przezroczysta? Popatrzcie. A jak wsadzić do niej nos... Wychodzi mokry. Tak już jest. To jest ulubiony napój misiów. A ileż to rzeczy można robić z wodą? Jak na przykład...
Można polać nią głowę. Albo wziąć kąpiel. Albo zmieszać ją z kurzem i zrobić błoto. Och, bo nie ma to jak tarzanie się w miłym błotku, aż lepi się futro, a błotko dostaje się między paluchy. O, wow, o. Ops, przepraszam, rozmarzyłem się, mi się lubią błoto. Ale wróćmy do naszego tematu. Jaki jest kształt wody? O wodo, 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 powiedz, kto cię dobrze zna, bo ty jesteś kroplą deszczu albo chmurą, która z wiatrem gna. O wodo, 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 ty co z konewki lejesz się, jak to jest, że z deszczu możesz się zamienić w lekki biały śnieg? No, jak myślicie, czy woda ma jakiś kształt? O wodo, 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 tak nierozłączna para z nas, gdy w czajniku szybko się gotujesz i kiedy na herbatę czas. O wodo, 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 o tobie wszystko teraz wiem, napojem jesteś i ochłodą, gdy zechcę w tobie kąpać się. Tak, napojem jesteś i ochłodą, gdy zechcę w tobie kąpać się. Cza, cza, cza. No? Jak myślicie? Czy woda ma kształt? Woda ma taki kształt, taki okrągły. Jest fajnie w niej się bawić. Często wchodzę pod prysznic. Fale najpierw są w górze, potem lecą w dół. Jak się pod wodą otworzy oczy, to wtedy widać falę. Plusk, plusk, plusk. Mamo, wy naprawdę dużo wiecie o wodzie. O? Ej, słyszeliście? Co to za hałas? No i znowu. Ej. Zdaje się, że to dochodzi gdzieś z kuchni. No, chyba wszystko jest w porządku. Ale to był taki szczególny dźwięk. Czy wiecie, co to jest za hałas? A, wiem, mój kolega Tutek, myszka. Kłam cię! O mały włos! Dzięki! Nic ci nie jest, Tutek? O nie, nic! Nie martw się, nie martw się! Jest dobrze, jest dobrze! Dzięki ci! Och, to drobiazg, Tutek. Dobrze, że nic ci się nie stało. A, tak, tak. A, ale ciężkie. Ile tego? Jeszcze. Przepraszam, Tutek. Tutek, Tutek. Tak. Tutek. Jestem ciekaw. Co ty robisz? Nie powiem ci, bo jestem bardzo zajęty. Dobra, to teraz... Tutek to bardzo mądra myszka. Jak myślicie, co on robi? A niech to gołda obri. Chyba nigdy nie będę miał tej wody. Bardzo chciałbym być większy. Większy. Większy!